Dzień dobry. Witam was, moi kochani, w kolejnym odcinku z pogromców mitów w GTA 4. Ja jestem Hubson, no i przed nami kolejny co jedno, dwutygodniowy odcinek z pogromców mitów GTA 4, gdzie oczywiście ponownie będziemy robić to, co lubimy najbardziej, czyli gromić albo potwierdzać mity, które będą w tym odcinku. Także dobrej zabawy wam życzę, no i jakbyście mogli, to materiał ocencie po obejrzeniu. Z góry wielkie dzięki. A co się stanie, jak odrzucisz premię Francisa? Tak, ja generalnie miałem to już jakiś czas temu sprawdzić, ale zapomniałem. Także mam nadzieję, Artok, że się nie obraziłeś, wytestujemy sobie to teraz i zobaczymy, co się wydarzy, kiedy odrzucimy premię Francisa. Gdyby ktoś nie pamiętał, o co tam chodziło, to chodziło o to, że mogliśmy w misji Blood Brothers, zanim oddamy strzał w jednego z braci McCreary, zadzwonić do Francisa. No i Francis tak jakby wtedy chciał przekonać Nico do tego, żeby ten nie wahał się w podjęciu decyzji, żeby zabił tego Derricka bez wahania, no i oferował mu premię i to była naprawdę mega fajna ciekawostka. No i też dlatego w związku z tym, moi drodzy, warto zobaczyć, co stanie się, kiedy nie przyjmiemy tej premii od Francisa, tylko po prostu ją odrzucimy, nie? Czy Francis się nie przestraszy, że na przykład Nico chce zabić jego, a nie Derricka? No ogólnie nie wiem, co może się wydarzyć, ale jestem tego ciekaw i dlatego chcę to sprawdzić. Dobra, także teraz nie robimy ponownie żadnego głupiego ruchu, tylko wykonujemy raz jeszcze telefon do Francisa. Pojawiła się propozycja podwyżki, także zróbmy, że nie. It's not the money. I just don't feel right. Then start feeling right. I got you by the balls here. Don't you forget about that. Nie, no to z tego, co widzieliśmy, Francis niczego się nie obawia, tylko powiedział, że ma nasze jaja w ręku i żebyśmy to zrobili, bo jak nie, to wywali na nas wszystkie brudy. W sensie po prostu wypuści je na światło dzienne, żeby to powiedzieć najprościej jak się da, więc no niestety, ale ta sugestia w tym przypadku nam nic ciekawego najzwyczajniej nie przyniosła. Ale za to dowiedzieliśmy się, że Nico ma dobre serduszko. W tym micie z wózkiem widłowym to mogłeś zobaczyć, co będzie, jak strzelisz w butlę, a wózek będzie nienaruszony. Czy wybuchnie, czy też tylko ogień z butli będzie wylatywał. Jest Nico Bellic, jest wyrzutnia rakiet, są dwa wózki widłowe, także przechodzimy sobie do badania tego mitu, tej sugestii właściwie. Jakiś czas temu w jednym z poprzednich odcinków okazało się, że gdy pierdutniemy sobie w forklifta, no to butla, która znajduje się z tyłu, butla prawdopodobnie na gaz, ona nie wybucha i dalej, gdy ją ostrzeliwujemy, będzie to lepiej widoczne, jak wózek widłowy przestanie się palić, zgadzam się z wami. Także wracając do tematu, gdy wózek widłowy rozwalimy i potem będziemy sobie strzelać w tę butlę z gazem, no to jak teraz widzicie, ona tak jakby została nienaruszona, w sensie, no nie została rozwalona, dalej ten gaz w niej jest i dalej, gdy strzelamy sobie w tę butlę z broni, to możemy doprowadzić do tego, że te płomienie będą z tej butli buchać, że tak to sobie powiem. Dlatego teraz zobaczmy sobie, czy gdy będziemy ostrzeliwać butlę z gazem, to czy doprowadzimy do tego, w sensie z M4, to czy doprowadzimy do tego, że wózek widłowy pierdyknie. Także let's see. No to chyba mamy sytuację jasną, co nie? W momencie, kiedy strzeliliśmy sobie w tę butlę z gazem, no to wózek widłowy bezpośrednio nie wybuchł, ale płomienie, które zaczęły z tej butli wylatywać, one podpaliły ten wózek, no i on po pewnym czasie już wybuchł. Także w sumie chyba można powiedzieć, że sugestia tak trochę pykła. W GTA 3 Vice City i San Andreas policja nie reaguje, jak ich lejesz wodą z wozu strażackiego, ale od GTA 4 policja się wkurza i zaczyna cię gonić. To pokażę wam, moi kochani, w formie ciekawostki, ponieważ ja o tym doskonale wiem, natomiast pomyślałem sobie, że dla co po niektórych może to być właśnie całkiem fajna ciekawostka, godna pokazania. Także, moi drodzy, jak widzicie, teraz wam jeszcze pokażę w sumie jedną rzecz, mam nadzieję, że to zobaczycie. Never Wanted level mam disabled, teraz mam enabled, teraz z powrotem mam disabled, także policja może mnie gonić, trainer tutaj nie zaburzy badania tego mitu. No i polewamy sobie, moi drodzy, policję i za chwilę zobaczycie, że policja zacznie nas
po chwili gonić. O, proszę bardzo. Dosyć szybko to zadziałało. Była taka, co prawda, delikatna zwierzka, ale koniec końców policja jak najbardziej zaczęła nas gonić i co więcej, uzyskaliśmy tym sposobem aż 2 gwiazdki Wanted Level. No a jak doskonale teraz widzicie, w GTA 3, w GTA Vice City, no i w GTA San Andreas, gdy polewamy sobie policję wodą z wozu straży pożarnej, no to ta policja kompletnie na bohatera, głównego bohatera gry, nie reaguje. Zatem, jeżeli nie chcecie mieć problemów z policją, no to w GTA 4 i z tego co pamiętam w GTA 5 wodą z wozu straży pożarnej policji po prostu nie lejcie. Kiedy jesteś na randce z dziewczyną, to nie możesz naprawić samochodu w paint sprayu, ponieważ się nie otworzy. Co ciekawe, jeżeli jesteś na spotkaniu z przyjacielem, przykładowo z Romanem, to możesz normalnie wjechać do paint spraya. No co za podłe babsko, what the fuck, ile razy można ją nagabywać, kurka siwa. Ona tego Niko chyba naprawdę nie kocha, no widzicie, to cały czas mi odmawia. Wow, wow, ależ cudownie, udało się w końcu dziołchy na randkę zaprosić, fantastycznie. Kurde Bela, ona jest jakaś niezrównoważona psychicznie, mówi, że niby Niko taki fajny, czy jej zależy na nim i w ogóle i w szczególe, a koniec końców na randkę nie chce wyjść. I trzeba prosić przez cały tydzień, żeby się raz chociaż spotkała, no dramat po prostu, gorzej niż w prawdziwym życiu, przysięgam. No idzie nasza gwiazda, rusałeczka, dawaj do samochodu, jedziemy. This car is nice. Jeszcze blachara, ja pierdzielę, ej, ona to jest straszna kobita. Moi drodzy, tak czy inaczej, bierzemy się za badanie tego mitu, rozpieprzamy trochę nasz samochód. No to było konkretne uderzenie, naprawdę poszło elegancko. No i zobaczmy, czy rzeczywiście nie możemy naszego samochodu podczas randki wyjścia z dziewczyną naprawić w paint sprayu, po prostu. Ocież pierdzielę, ej, zobaczcie, rzeczywiście zamknięty jest paint spray, ej. No dobrze, zobaczmy sobie tego gnojka tutaj, Valgon Queen, no i ten paint spray też jest zamknięty. Ja cię sunę, ej, czym to jest spowodowane? Też dziwne jest to, że Niko z Katie w ogóle na tej randce nie gadają. To jest w ogóle bardzo dziwna randka, bo był duży wypadek, zero rozmowy i nie wiadomo w sumie po co po tym mieście jeżdżą. No ale wiadomo, każdy randkuje na swój sposób, co nie? Moi kochani, patrzymy sobie ostatniego paint spraya, który bodajże był ulokowany tutaj i on też jest zamknięty. Także ewidentnie z dziewczyną, gdy jesteśmy z dziewczyną na randce wypadzie, nie możemy do paint spraya wjechać. Zobaczmy sobie jeszcze jedną okoliczność, a mianowicie dodajmy sobie ze 2 gwiazdki wanted levelu i zobaczmy, czy teraz do paint spraya przypadkiem nie będę mógł sobie wjechać, ale jak widać też nie. Także ewidentnie tutaj to, co zostało w tym micie napisane, jest prawdą. Podczas wypadu z dziewczyną do paint spraya po prostu nie możemy wjeżdżać, koniec, kropka. No dobra, zgarniamy sobie teraz Little Jacoba i też udamy się do paint sprayu. Zobaczymy, czy teraz ten paint spray już będzie mógł być odwiedzony przez Niko Belicia, no i w tym przypadku też Jacoba. Okej, dojeżdżamy sobie powoli do naszego punktu i zwróćcie uwagę, że normalnie paint spray się otworzył, także czym to jest spowodowane, dlaczego tak to w GTA 4 wygląda, że do paint spraya nie możemy z tymi kobietami wjeżdżać? Nie mam najmniejszego zielonego, jakiegokolwiek w ogóle pojęcia nie mam, no ale z jakiegoś powodu tak jest i tyle. Także mit możemy sobie potwierdzić, a jeżeli macie jakieś spiskowe teorie odnośnie tego mitu, to śmiało napiszcie je w komentarzu. Zamiast jeździć za tymi gangusami w misji Out of Commission, wystarczy wysadzić samochód, w którym jest Roman i Little Jacob. Po ponowieniu misji jesteśmy już pod tym kasynem. No tak, jak też teraz generalnie widzimy, no misja Out of Commission, czyli właściwie ostatnia misja w grze GTA 4, bywa dosyć uciążliwa pod tym kątem, że jest na początku strasznie monotonna, no po prostu bardzo się duży. Ponieważ musimy tych gości w tym samochodzie gonić i ich gonimy, jedziemy autostradą, miastem, no generalnie ta cała pogoń za nimi trwa bardzo, ale to bardzo długo. No i twórca tego mitu, czyli Damian Klaczak, sugeruje nam, żebyśmy rozwalili naszych przyjaciół i wtedy, gdy będziemy sobie tę misję ponawiać, no to znajdziemy się już pod tym całym opuszczonym kasynem. Tylko mi się wydaje, że żeby to zadziałało, to musimy jednak wejść do naszego samochodu, żeby ta cutscenka, żeby ten etap misji, gdzie będziemy za chwilę tych naszych przeciwników gonić, żeby on się załączył. Nie wiem, co działo się z Romanem tam chwilę temu, nie pytajcie. Kurde, boję się, bo miałem jakiegoś takiego dziwnego crasha, być może to ten crash był związany z tym Romanem, który tak dziwnie
pewnie wyglądał. Nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, spróbujmy sobie to wykonać raz jeszcze. Rzućmy granat, najedźmy na niego. Ponownie sobie nasz samochód wypierdzielmy w powietrze. Okej, zostaliśmy zespawnowani pod szpitalem już. Mamy SMS-a, którym możemy misję powtórzyć, więc wejdźmy w niego i tę misję powtórzmy. No i zobaczmy, co się stanie po wczytaniu tej misji. Zwróćcie uwagę, że i tak dalej jesteśmy przed tym całym budynkiem Total Bunkers, czy jak to tam się nazywa, w sumie to nie wiem, i tak musimy całą tę drogę pokonać. Także pozwolę sobie przerwać, ponieważ poza odcinkiem wykonałem jeszcze inną próbę, gdzie strzeliłem w samochód chłopaków przed tym, zanim Niko wszedł do tego pojazdu. Natomiast w tym teście też nic ciekawego się nie okazało i tak musiałem samochód ludzi Pegorino po prostu śledzić. Gdy podjedziesz pod Bruce'ego samochodem z martwym pasażerem, to Bruce powie Niko, że on do takiego samochodu to na pewno nie wsiądzie. No, powiem wam, że trochę mi się to wydaje podejrzane, w sensie, że Bruce ma przygotowaną linijkę dialogową na wypadek, gdy podjedziemy z jakimś martwym pasażerem pod niego, ale kto wie, za chwilę sobie to zobaczymy, tylko na początku w ogóle muszę zdobyć samochód z martwym pasażerem i mi się wydaje, że może w przypadku tego Cavalcade'a mi się to uda. No właśnie, to może być trochę ciężkie. No, dobra, chyba się udało, elegancko jest. Także wbijamy sobie do tego pojazdu i dzwonimy do Bruce'ego, żeby umówić się z naszym przyjacielem na spotkanie. Hey, Brucey, how about we go for a drink? Drink can, yeah, baby, you speak my language, MP. Morał chyba z tego wydarzenia jest prosty, jeżeli nie chcecie być alkoholikiem, to pozbądźcie się ze swojego życia takich przyjaciół jak Brucey. Po prostu miałem takie wrażenie, że ten gościu zbyt entuzjastycznie podchodzi do tematu wyjścia na piwko bądź wódeczkę, więc no sami wiecie jak jest. No czy wy sobie jaja robicie? Poważnie? Martwy gościu właśnie wypadł z mojego samochodu. No dobra, udało mi się pozyskać jeszcze jeden taki samochód z martwym pasażerem, także podjeżdżamy pod Bruce'ego i zobaczmy, co się wydarzy. Hey Kelly! Is everyone okay? Oh, that poor thing! Hey, MB, let's roll! No, wyszło na maksa. Powiem szczerze, że fantastyczny mit, a czy generalnie serio, był fajny do zbadania, no ale jak widzieliśmy, Bruce zbytnio nie przejął się tym, że Niko przyjechał na spotkanie z jakimś martwym NPC-tem, no i po prostu wypierdzielił go z samochodu, tak jak to właśnie w tym momencie widzicie na ekranie. Gdy wejdziemy z małą ilością życia do szpitala, to po chwili podejdzie do nas lekarz i odnowi nam trochę zdrowia. No i powiem wam, moi drodzy, że to jest sprawa równie ciekawa jak ta z Bruce'im, natomiast boję się, że szanse na powodzenie w tym micie są tak samo duże jak w przypadku tego całego Bruce'ego i tej tajemniczej linijki dialogowej, która miała rzekomo pojawić się wtedy, kiedy ja sobie po prostu pod tego Bruce'ego z tym martwym pasażerem podjadę. No ale być może się mylę, mam wielką nadzieję na to. Teraz zajmujemy się tym, żeby Niko miał bardzo mało życia. Myślę, że taki sposób najbardziej kontrolowany jest taki, żeby jakiś tam pet nas po prostu bił, będzie nas bił do momentu, kiedy to życie będzie na czerwono i będzie tak charakterystycznie mrygać. No what the fuck, panie policjancie, no co pan robi? No jak widzieliście, służby policji Liberty City bardzo tutaj skutecznie obezwładniły tego pana, utrudniając nam badanie tego mitu, ale spokojnie, nie będziemy się tak szybko poddawać. Dobra, chyba wygląda to całkiem ponętnie, mam bardzo mało życia, tego gościa sobie wystraszymy, żeby nas już więcej nie bił, no i lecimy do szpitala. Ja z tego co pamiętam, w ogóle chyba był taki mit, że doktorów w szpitalu w Liberty City, czy to w Aldernay, czy to w Liberty City, tam w Broker, to z tego co pamiętam w ogóle nie ma i są same lekarki, doktorki, no jak zwał, tak zwał. Tak czy inaczej, stańmy sobie może tutaj w holu, przy recepcji, no i czekajmy, aż ktoś przyjdzie i będzie chciał tego Niko delikatnie uleczyć, jak to właściwie wspomniała pani Jovita. No i z tego co widzę, po pewnym czasie niestety nikt się nie kwapi, żeby do tego biednego Niko podejść. Jedyne co, to jeszcze podejdziemy sobie tutaj i chwilę poczekamy i zobaczymy, czy przypadkiem ta laska się nami nie zainteresuje, albo czy być może ogólnie ktoś podejdzie, jak będziemy sobie w tym miejscu stać. Raczej możemy sobie badanie tego mitu powoli zakończyć, ale ja zobaczę jeszcze jedną rzecz, mianowicie zobaczmy sobie, czy przypadkiem ktoś do nas nie wyjdzie na zewnątrz, jak zadzwonimy sobie na karetkę, bo tak może być. In which area is your medical emergency?
Leftwood. Okej, telefon został wykonany, natomiast z tego Westdyke Memorial Hospital chciałem powiedzieć, że nikt nie wybiega, ale podjechała karetka, co dzieje się za każdym razem, kiedy weźmiemy sobie i ją zamówimy po prostu. I wtedy rzeczywiście jest tak, że lekarz podchodzi, zabiera nam określoną ilość gotówki i wtedy Niko Bellicia leczy. Także mit niestety jest fałszywy i jedyne, na co możemy w tym wszystkim liczyć, to na przyjazd karetki, która wtedy za jakąś tam kwotę, jak powiedziałem wcześniej, nas faktycznie ulecza. Jeżeli podczas spotkania z przyjacielem zostawisz go w klubie ze striptizem i sobie pojedziesz, to potem dostaniesz od niego ciekawego SMS-a. Będzie się on różnił w zależności od przyjaciela, z którym byłeś na spotkaniu. Jeżeli z kimś, moi drodzy, mamy iść pooglądać cycuszki, to oczywiście tylko i wyłącznie z Romanem. Także dzwonimy do Romana, umawiamy się na wizytę w strip clubie. Hey, cousin, you want to go see naked American girls with me? If I could only touch those girls, I would be in heaven! Ja tylko przypomnę, że jest to etap w fabule, kiedy Roman jest już po ślubie. To tak na marginesie. Zatem odbieramy sobie naszego kuzyna Romana. No i nie pozostaje nam nic innego, jak zaparkować naszą gablotę pod strip clubem i udać się prosto do wnętrza tego cudownego przybytku, aby posmakować... No dobra, może nie posmakować amerykańskich cycuszków, ale zostawić tam Romana i zobaczyć, czy się wkurzy, jak go tam zostawimy, czy jednak będzie bawił się świetnie i nie będzie miał do Niko żadnych pretensji. Natomiast my tym razem nie będziemy tutaj korzystać z widoku cycuszków, bo mnie zbanują na YouTubie i to będzie nieprzyjemne, tylko po prostu udamy się do Exitu, do naszej fury, odjedziemy na daleką odległość, prawdopodobnie wtedy wyjście z naszym przyjacielem zakończy się niepowodzeniem, no i wtedy rzekomo powinniśmy dostać jakiegoś tam SMS-a. I zwróćcie uwagę, że wydarzyło się to bardzo szybko. No ogólnie to, co jest w tym SMS-ie napisane, to ja osobiście bym bardzo chciał, ale takich przyjemności w GTA 4 uświadczyć nie możemy. Kolejnego gościa, którego dzisiaj zabierzemy na cycuszki, to Dwayne Forge, który już na nas czeka. Fantastycznie. Dobra, Dwayne już podziwia jakąś tam panią pięknie tańczącą na róże, także możemy wyjść z tego przybytku, oddalić się od niego i zobaczyć, jakiego ciekawego SMS-ka dostaniemy od Dwayna, rzecz jasna. Dobrze, SMS-ik doszedł praktycznie od razu po wyjściu z klubu i zobaczmy, co napisał Dwayne. Kolejny odcinek z Pogromców Mitów GTA 4 już za nami, mam nadzieję, że przypadł wam do gustu, no i mam nadzieję, że słyszymy się na kolejnym już niebawem. Dziękuję, że byliście, no i dziękuję patronom za wielkie wsparcie. Do usłyszenia.